Dzień dobry Państwu. Karolina Wigura, kłaniam się serdecznie i witam bardzo serdecznie Katarzynę Kasię. Cześć Kasiu. Cześć Karolina, cześć. Dobry wieczór Państwu. Cześć, dobry wieczór. Wydaje nas Aleksandra Sawa i my dzisiaj zaczynamy. Mamy dzisiaj Q&A, czyli będziemy odpowiadać na Państwa pytania. No i też trochę sobie pozadajemy pytań, bo też zawsze mnie ciekawi na przykład, co myśli Katarzyna Kasia o tym i o tamtym i mam taką możliwość, żeby ją zapytać, więc będę pytać. I tak będziemy dzisiaj grać. Więc proszę Państwa, to jest widok z K2 i startujemy na dzisiaj. Zaczynamy się wspinać. No to wbijam. Trzeba strzepnąć powietrze głęboko. Ciach! W skałę i zadam Ci pierwsze pytanie. Na początek Ci chciałam zadać pytanie, wiesz, takie pytanie przekrojowe, przepraszam. To będzie pytanie przekrojowe o polską politykę. To prawda, że obserwuję polską politykę z pewnego dystansu od paru miesięcy. Nawet mi to niektórzy zaczęli już wypominać, mówiąc, że mówię na przykład takie zdanie jak u nas w Berlinie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby być Europejką, a nie tylko Polką i jeżeli mieszkam w jakimś mieście, to mówię u nas w i nie mam z tym problemu, ale niektórzy mi to wypominają. W każdym razie, patrząc z dystansu na tę polską politykę, mam takie wrażenie, Kasiu, że zapanowała jakiś taki kompletny paraliż zapanował. To znaczy, że mamy taką sytuację, w której właściwie polaryzacja porwała nam scenę polityczną. Więcej się chyba działo rok temu, zanim jeszcze Donald Tusk wrócił do polityki i jeszcze były takie dyskusje, a co Szymon Hołownia, a co Polska 2050. Więc tak mam wrażenie, że polaryzacja porwała nam politykę, że ta polityka nam wyparowała, a tymczasem debata publiczna składa się już wyłącznie z ocen moralnych. To znaczy włączam różnego rodzaju media i najczęściej, nie mówię, że zawsze, ale najczęściej jednak słyszę, że ta druga strona jest taka straszna, okropna i myślę sobie, że to stało się już tak rytualne i pozbawione jakichkolwiek informacji, że bardzo jest mi trudno to przyswoić. I zastanawiałam się, czy masz podobne wrażenie, czy jednak jakoś inaczej jest, tak jak ty się przysłuchujesz, może trochę bardziej szczegółowo, może bliżej, może lepiej? Nie wiem, czy lepiej, na pewno bliżej, bo tu siedzę u nas w Warszawie i też ostatnio byłam u nas w Sopocie, u nas w Katowicach i dzisiaj wróciłam od nas z Krakowa. No i tak sobie chodzę i słucham i rozmawiam o tej polityce, oczywiście bardzo dużo, bo ona nas wszystkich uwiera. Sytuacja jest taka, że jednak ja myślę, że jest cały czas sporo informacji, tylko że te informacje są nam bardzo dziwnie dawkowane, to znaczy nam wszystkim, bo tutaj nie mówię, że to jest, wyjątkowo nie powiem tego, co wszyscy mówią, że to jest wina mediów. Media robią co mogą, żeby do informacji dotrzeć, ale to wcale nie jest proste, bo te informacje są ukrywane. Dzisiaj oglądałam przed naszym spotkaniem Fakty po faktach, gdzie gościem Piotra Marciniaka był Andrzej Olechowski i on powiedział, że pan premier bardzo ostrożnie dozuje nam prawdę. I pomyślałam sobie, że to świetnie, że mamy w historii... To doskonały eufemizm, jak chodzi tak, o to na premiera. Ja myślę, że można pójść dalej i powiedzieć, że była taka klasyczna bajka dla dzieci Pinokio. Dokładnie, ale wiesz, pomyślałam sobie, że kiedyś to mieliśmy dyplomatów w tym kraju i to była rzeczywiście inna sytuacja. Natomiast w ogóle rządzący tę prawdę dozują nam bardzo oszczędnie w małych dawkach, a przeważnie jest ona zmanipulowana i jest ona poddana jakimś licznym przeróbkom. Jeśli na coś bym miała zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tak zwane newsy, no to oczywiście z jednej strony losy KPO i tego, czy te pieniądze dla Polski będą, czy nie, a jeżeli tak, to kiedy, a jeżeli tak, to w jakich transzach i dlaczego tak mało się mówi o tych pieniądzach, o tych zaliczkach, które już nam przepadły nieodwołalnie, dlaczego przyzwyczailiśmy się do liczników bijących, liczników kar za turów za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ciekawa jestem, jak się zachowa Unia Europejska i tutaj mówię i o Komisji, i o Parlamencie,
i o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie musiał stwierdzić, czy te zmiany, para zmiany, pseudozmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym rzeczywiście sprawiają, że te kary na przykład powinny zostać wstrzymane, że rzeczywiście tutaj jakaś zmiana się pojawiła. Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że mam wrażenie, że na straży polskich interesów, tego co bym tak wiesz, bardzo mocno nazwała polską racją stanu, nie stoi w tej chwili polski rząd, tylko stoją raczej instytucje unijne, bo to Unii zależy na tym, żeby w Polsce była praworządność. Jest to dosyć paradoksalne, ponieważ jeżeli komuś powinno zależeć na tym, żeby w Polsce była praworządność, no to przede wszystkim nam tutaj i przede wszystkim rządzącym. Także to jest jedna rzecz. No druga rzecz, która też mnie ostatnio zadziwia i to też są pewne fakty, których nam się skąpi cały czas, to jest kwestia związana z zakupem obligacji Skarbu Państwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że ta sprawa ujawnia głębię korupcji politycznej w Polsce. To znaczy, jeśli naprawdę jesteśmy podzieleni na równych i równiejszych, jest mała grupka ludzi, którzy pełnymi garściami czerpią dane z od wywiadu amerykańskiego na przykład, który informował już w listopadzie, że wybuchnie w Ukrainie wojna. Jeżeli czerpią dane prawdziwe, ekonomiczne, dotyczące tego, jak będzie wyglądała sytuacja inflacyjna Polski i są się w stanie przed tym zabezpieczyć, lokując swoje oszczędności w takich papierach, na których jako jedynych tak naprawdę w takiej sytuacji da się zarobić. Jeżeli pan premier kupuje obligacje Skarbu Państwa w momencie, kiedy prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński oświadcza, że na pewno nam nie grozi inflacja, tylko raczej powinniśmy się bać deflacji, no to coś tu jest bardzo głęboko nie tak i to już nie jest kwestia ocen moralnych. To jest kwestia tego, że po prostu to są praktyki karalne, no bo jeżeli byś sobie wyobraziła, nie wiem, prezesa banku, który zna sytuację najlepiej swojej placówki i wie, że ten bank upadnie i wykonuje w związku z tym ruchy na rynku giełdowym, no to to jest karalne, to po prostu tak nie wolno robić i co jeżeli to robi premier, co jeżeli to się dzieje, wiesz, w kontekście budżetu państwa i w kontekście społeczeństwa, które teraz gwałtownie ubożeje, no bo jeżeli GUS ogłasza 14% inflację, no to my się wszyscy najbardziej martwimy o rosnące stopy procentowe, ale ja przypomnę, że to podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej ma na celu walkę z inflacją, żeby po prostu spowolnić ten proces, czy może zatrzymać, czy może jakoś to opanować, ale z drugiej strony, jeżeli popatrzysz na to, jakie są konsekwencje na przykład dla twoich oszczędności, no to to jest tragedia. To jest tak, że po prostu jeżeli masz pieniądze na koncie w banku, to one tracą na wartości bardzo dramatycznie i coś, co ci się wydawało, że sobie odłożyłaś na czarną godzinę na przykład, no to właśnie codziennie możesz patrzeć, jak to topnieje, jak arktyczne lodowce i nie jesteś w stanie tak naprawdę niczego zrobić, no bo nie jesteś panem premierem i nie masz dostępu do takich danych, do których on ma dostęp, rząd ma dostęp, ale się tą wiedzą z nikim nie dzielą. I to jest, to nie jest co kwestie, wiesz, dotyczące wyłącznie ocen moralnych, chociaż takie też można byłoby tutaj podejmować, ale to jest po prostu rozbój na prostej drodze w biały dzień i okradanie nas wszystkich, kiedy można było nam powiedzieć, proszę Państwa, zbliża się wzrost inflacji, jesteśmy po pandemii, mamy problem z przelaniem środków europejskich, jest wojna tuż za naszą wschodnią granicą, źle prowadziliśmy politykę gospodarczą, w związku z tym proszę nie brać kredytów, proszę się przygotować, proszę kupować obligacje, tak? Tak można było powiedzieć, ale oni mówili coś zupełnie innego, czyli po prostu nas okłamywali, a to okłamywanie to nie jest tak, że to jest tylko przykre, no bo nie fajnie jest, jak ktoś cię okłamuje, ale to sprawia, że po prostu twoja ciężka praca nie przekłada się na takie pieniądze, na jakie się powinna przekładać. No wiesz, na to się nakłada jeszcze, jak sobie myślę o tej całości, no bardzo przykra sytuacja, jeśli chodzi o na przykład płace w sferze budżetowej.
rząd ostrzega przed spiralą inflacyjną i przed tym, że jeżeli wzrosną wypłaty na przykład w budżetówce, no to nakręci inflację. Jasne, że nakręci inflację, ale to trzeba było wcześniej o tym pomyśleć, a teraz te pieniądze, które się w budżetówce zarabia, no to one po prostu na nic nie wystarczają, no bo Karolina, nie wiem, kiedy ostatnio robiłaś w Warszawie zakupy, ale to wygląda tak, że wychodzisz naprawdę rano do sklepu po dwie bułki, trochę sera i cztery pomidory i wydajesz 100 zł i nawet nie wiesz, kiedy to się stało i właściwie jak i dlaczego. No oczywiście oprócz tego jest cała kwestia bardzo dziwna polskiej polityki zagranicznej. Tutaj ciebie z kolei chciałam ja zapytać, bo bardzo mocno pojawiają się te wątki antyniemieckie. Ostatnio prezes Kaczyński spotkał się z aktywem Prawa i Sprawiedliwości w Sochaczewie. To było pierwsze spotkanie, bo pan prezes zapowiedział, że wyrusza w Polskę. Złośliwi mówią, że nie odjechał zbyt daleko, a dzisiaj słyszałam tłumaczenie tego w podcaście Stan po burzy, gdzie Andrzej Stankiewicz i Agnieszka Burzyńska zastanawiali się nad tym, że, no, że właśnie pan premier lubi na noc wracać, znaczy pan prezes lubi na noc wracać do domu i stąd ten Sochaczew, a nie na przykład Puck. No ale nieważne, w każdym razie on tam powiedział coś takiego, że Niemcy się zbroją i że mówią, że zbroją się przeciwko Rosji, ale tak naprawdę no to mogą się równie dobrze zbroić przeciwko Polsce. I to potem podbił jeszcze słynny, wiesz, słynne intelektualne zaplecze Prawa i Sprawiedliwości, czyli poseł Suski, który powiedział, że on ma ciarki, jak Niemcy się zbroją, bo on w tym nic dobrego nie widzi, bo cała jego rodzina bardzo ucierpiała wskutek niemieckiej agresji i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja robię wielkie oczy, no bo myślę sobie, kurczę, przecież Niemcy są w Unii Europejskiej, Niemcy są w NATO, to jest państwo, z którymi już poza sąsiedztwem, ale chociażby z racji tych dwóch super ważnych, kluczowych strategicznie sojuszy, jesteśmy razem. I jaki sens, jaki cel ma mówienie czegoś takiego? I oczywiście cię chciałam też zapytać, czy Niemcy zauważyli te polskie wypowiedzi, czy też może na szczęście gdzieś im to, nie wiem, nie dotarło do powszechnej świadomości. Ojej, wiesz, to jest wielki temat. To ja jeszcze zanim ten wielki temat poruszę, to jeszcze wrócę do KPO, jeżeli pozwolisz, bo wbrew pozorom uważam, że to się łączy. To znaczy, wiesz, ja chciałabym być dobrze zrozumiana. Praworządność jest fundamentalną kwestią, ale obawiam się, że agenda praworządności się zakończyła. Nie dlatego, żeby zrezygnowali obrońcy, nie dlatego, żeby praworządność była przestała być ważną sprawą, ale sytuacja geopolityczna przesunęła się tak daleko, tak bardzo, że teraz Unia Europejska będzie bardzo dążyła do tego, żeby z Warszawą się jednak dogadać. I ja przypuszczam, że może bez tych pierwszych wpłat, o których wspominałaś, ale te pieniądze Polsce zostaną wypłacone. A to dlatego, że Polska w tej chwili ma stety albo niestety bardzo silny argument, no jak to, przyjęliśmy tyle milionów uchodźców, a wy nie zapłacicie nam tego, co nam się należy. No zaraz, to chcecie może, żebyśmy wypuścili tych wszystkich uchodźców do reszty państw europejskich? No chyba nie chcecie. Więc przypuszczam, że Polska ma teraz bardzo silny argument, że te pieniądze Polsce zostaną przyznane, zostaną wypłacone. Krótko mówiąc, chociaż rzeczywiście obrona praworządności będzie trwała, to ona się przesunie z centrum polskiego sporu politycznego gdzieś w bok. Nie mówię, że na margines, ale gdzieś w bok. Dlatego, że zmieniła się sytuacja geopolityczna. Teraz nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle, tylko po prostu taki trend obserwuję i to niedługo będziemy widzieli. Właściwie już to widzimy w różnych zachowaniach też Ursuli von der Leyen. Także to jest punkt pierwszy. Punkt drugi to polska polityka zagraniczna. Ta polityka moim zdaniem... Polsko-niemiecka, zawęźmy ten temat, nie mówmy, wiesz, o całości. Chociaż podobno nie ma czegoś takiego jak polska polityka zagraniczna. Więc właśnie to jest interesujące, dlatego że ona teraz zaczęła być. To jest prawdopodobnie pod wpływem Amerykanów. To znaczy to, co robi prezydent Duda, jest prawdopodobnie pod wpływem Amerykanów. Chociaż to jest też na rękę temu rządowi. Ten rząd i korzysta, i kapitalizuje zachowanie Polek i Polaków, przyjmowanie uchodźców, kapitalizuje to jako własny swój sukces, to oczywiste,
ale też ta suwerenistyczna nuta wobec Ukrainy, prawda, my będziemy bronić waszej suwerenności, polska rola w dostawach broni, to wszystko jest na rękę temu rządowi, to nie jest tak, że Amerykanie muszą Andrzeja Dudę do czegokolwiek zmuszać, ale to z całą pewnością jest tak, że Polska poprzez swoje zachowanie i swoje położenie geopolityczne, ona teraz będzie ważniejsza. Czy ja się z tego cieszę, to jest zupełnie inna kwestia. Ja nie wiem jak ty, ja mam zawsze takie poczucie, że chciałabym żyć w kraju, który byłby zajęty dbaniem o swoich obywateli, niekoniecznie bardzo centralnym, może trochę prowincjonalnym. W takim sensie, że na przykład znakomitym krajem jest Dania. Wcale nie jest w centrum wydarzeń. Ja bym chciała żyć w takim kraju. Inaczej, chciałabym żyć w takiej Polsce. O tak, w Polsce bym chciała żyć, takiej. No ale to jakoś nie wychodzi właśnie. Ta nasza centralna rola, ona jest też ryzykowna, bo to oczywiście fajnie brzmi, prawda? Jesteśmy teraz tacy ważni. No ale ja widzę mnóstwo zagrożeń, to znaczy no, widzę choćby to zagrożenie ze strony Rosji. Ileś razy w tej rosyjskiej propagandzie pojawia się wątek Polski. Ta propaganda będzie pracowała przeciwko Polsce, ta propaganda już pracuje. Tutaj będąc w Berlinie rozmawiam dużo z Rosjanami, rozmawiam też dużo z Chińczykami i oni mi powtarzają, co jest oficjalnym przekazem w propagandzie rosyjskiej i zaraz potem w propagandzie chińskiej, która idzie tylko jeden krok za propagandą rosyjską. I oto jest takie zdanie. Polacy nie przyjęli uchodźców bezinteresownie. Polacy zamierzają zabrać zachód Ukrainy. I to jest zupełnie niedopuszczalne zdanie. Nie do pomyślenia to jest w polskiej debacie publicznej. Żadna ze stron politycznych czegoś takiego by nie powiedziała. Nie byłoby na to wyborców. My swoją pamięć o miastach, które zostały na wschodzie, które kiedyś były polskie, po prostu ją kompletnie wyparliśmy, ponieważ była to sprawa funkcjonowania, istnienia Polski lub nieistnienia. Raz na zawsze po prostu. Nie ma tych prób takiego rewizjonizmu geograficznego. Ale nie oznacza to, że propaganda dobrze stosowana nie mogłaby rozniecić jakichś nastrojów. Więc obawiam się, że ta propaganda, szczególnie rosyjska, że ona będzie wchodziła jakoś do Polski, że to będzie jakoś, gdzieś tam te nastroje będą próby, żeby je budować. Także ta nasza polityka zagraniczna się pojawiła i ona jest taka pełna niestabilności. Prezes w Sochaczewie, bo mnie to po prostu... Już do tego dochodzę. No posłuchaj, wiesz, tak zupełnie szczerze mówiąc, ja uważam, że większość Polaków ma ciarki na plecach, kiedy słyszy o zbrojeniu Niemiec. Co wynika z naszej głębokiej socjalizacji. To wynika z naszej historii. Gdzieś tam w szkole o tym słyszeliśmy. Gdzieś tam pamiętamy, że rzeczywiście to było jedno z dwóch najważniejszych zagrożeń dla Polski w XX wieku. Więc gdzieś tam to jest. Co znaczy, że prezes oczywiście doskonale wie, że jeżeli powie takie zdanie, to przynajmniej część osób podniesie głowę i powie tak, ja też to czuję. Więc to jest takie, to nie jest tak, że ludzkie emocje muszą być całkowicie spójne i zgodne z faktami. Słusznie wskazujesz, że Niemcy są w tylu sojuszach razem z Polską, że tutaj prawdopodobnie nie ma żadnych faktycznych powodów do tego, żeby się czegokolwiek obawiać. Ale stare doświadczenie historyczne jest, więc można trochę postraszyć. No i populiści, tacy jak Kaczyński, no oni właśnie bardzo lubią zastosować taką strategię, która pracuje na jakichś istniejących emocjach, no i je wzmacnia. Zresztą akurat jeżeli chodzi o antyniemieckość, to nie jest to pierwszy raz, a 50 w ostatnich 7 latach i to jak dotąd przynosiło bardzo dobre skutki. A jeszcze tylko powiem ostatnie zdanie, wiesz, o Niemczech samych, bo to jest tak, że oczywiście kwestia zbrojenia Niemiec w Polsce jest do pewnego stopnia ambiwalentna przez te emocje, o których ja mówię, no ale z drugiej strony tutaj odbywa się jedna z najgorętszych debat publicznych, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałam, jak obserwuję ten kraj od jakichś 15 lat, to znaczy, to jest tak, że kanclerz Scholz obiecał, że wyśle broń do Ukrainy, nawet krzyczał, to było też bardzo mocno podkreślane przez media, bardzo debatowane, że 1 maja kanclerz krzyczał, mówił, że nie ma co kontynuować starego pacyfizmu, trzeba bronić Ukrainy, nie można tylko po prostu z założonymi rękami czekać, po czym te bronie nie idą.
nikt ich nie wysyła. Więc to jest w tej chwili jest niesłychane oburzenie części niemieckiej opinii publicznej, że zaraz coś tu jest nie tak. Miliard euro poszedł na zbrojenie, a gdzie są bronie dla Ukrainy? W związku z tym to tutaj to będzie jeszcze bardzo duża dyskusja i w gruncie rzeczy muszę przyznać, że nie wiadomo jak ocenić zachowanie tego powściągliwego kanclerza. Że to, właśnie, co z tym kanclerzem? Nie wygląda dobrze. To wygląda jak jakaś słabość, jakaś obawa, jakiś brak decyzji. Nie wygląda to dobrze. No ten kanclerz też nie jest jakoś super popularny w Niemczech i nie jest dobrze oceniany, prawda? Nie, chociaż powiem ci, że to akurat nie jest niczym nadzwyczajnym w pierwszej kadencji kanclerza Niemiec. To znaczy, gdybyśmy się cofnęli do pierwszej kadencji Angeli Merkel, to zobaczylibyśmy, że media po prostu jadą po niej, tak jakbyśmy sobie nie wyobrażali 16 lat później, że wszyscy piszą, że ona zalicza wpadkę za wpadką, że jest niepoważna, że robi same błędy. No, to jest akurat normalne, to jest zupełnie normalne, to w ogóle nie musi wpływać na późniejsze powodzenie danego polityka. Natomiast tutaj mamy kwestię jednak życia i śmierci. Mamy kwestię tego, że im dłużej Ukraina walczy bez broni, tym gorzej dla niej. I to jest tutaj bardzo poważna sprawa. No mamy tutaj postawę... Czy pani Merkel jakoś się odniosła do swoich decyzji dotyczących Nord Streamu? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Posłuchaj, zadałeś mi strasznie dużo ciekawych pytań. Ja ci powiem, Angela Merkel wystąpiła publicznie, bardzo potępiła to, co robi Putin, co nikogo nie zdziwiło, bo ona potępiała również aneksję Krymu, po czym generalnie rzecz biorąc powiedziała, że wszystko było dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Także to jest też kolejna kwestia, to znaczy w sytuacjach pokoju to dziedzictwo Merkel nie było takie poddawane tylu wątpliwościom. Natomiast w sytuacji wojny jest poddawane bardzo fundamentalnym wątpliwościom. Także to jest bardzo, no właściwie od dawna nie widziałam takiego rozchwiania tutaj sceny politycznej i takiej niepewności, co to znaczy właściwie dzisiaj Niemcy. To nie jest dobry znak. To jest bardzo ciekawa, oczywiście dla obserwatora ciekawa, ale też dosyć dramatyczna sytuacja. Także tutaj z pewnego punktu widzenia tutaj odpowiedziałam na pytanie, które tutaj widzę, że nasza wydawczyni Aleksandra Sawa podsyła nam kolejne pytania, które dostajemy i tu jest, czemu Scholz jest tak słabym kanclerzem? No to właściwie odpowiedziałam. A teraz zadam ci inne pytanie, Kasiu, bo już przejdę teraz do tych pytań, które dostajemy i zadam ci takie pytanie bardzo polityczne. Jak oceniasz powrót Tuska z perspektywy czasu? Czy ma nad głową jakiś szklany sufit w polskiej polityce? Bardzo ciekawie o tym pisał ostatnio nasz kolega Łukasz Pawłowski. O tym właściwie, gdzie jest ten szklany sufit i co go wyznacza. I trochę to jest tak, że szklanym sufitem dla Tuska jest sam Donald Tusk i to jest niezwykle ciekawe, ale trochę nawiążę też do tego, od czego ty zaczęłaś, czyli do tego utrwalenia polaryzacji, czy też jak się mówi u nas, zabetonowania sceny politycznej ostatecznego w Polsce. I ja myślę, że to jest kwestia w tej chwili bardzo skomplikowanych wewnętrznych negocjacji na opozycji. Znaczy mamy Prawo i Sprawiedliwość, które nie jest w dobrej sytuacji, jeśli chodzi o zdolności koalicyjne, no bo ma ten ogon, który kręci psem, czy też partię zwaną 07, albo Solpolem, czyli tę Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry. 07 Ziobro. Tak, i to jest po prostu bardzo niekorzystny układ dla PiSu i też zobacz, jak to się wszystko pozmieniało. Ja myślę, że to jest dowód osłabienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo dotychczas takie przystawki to on zjadał jednym chrupnięciem i po prostu się nie rozglądał specjalnie. A tutaj się... Na przykład, że kiedyś było tak, że Zbigniew Ziobro odszedł od Kaczyńskiego i założył własną partię z kolegami i wtedy po prostu oni musieli, przepraszam, we włosienicach na kolanach wracać. A tu?
No tak było, przecież pamiętasz, jak było to słynne takie wystąpienie Zbigniewa Ziobry, które my bardzo lubimy wszyscy oglądać, jak on takim dyszkantem krzyczał wszyscy razem i w ogóle i był cały rumiany i przyjęty. No i potem wrócił ten syn marnotrawny i syn marnotrawny pod okiem prezesa wybudował sobie całkiem pokaźne imperium, oparte przede wszystkim na wiedzy, ale też na władzy i na pieniądzach dużych. Ja mam nadzieję, że to ktoś kiedyś wszystko prześledzi dokładnie i opisze, no ale stał się osobą nie do ruszenia i to, że Jarosław Kaczyński tej przystawki nie jest w stanie schrupać, to jest bardzo ciekawa sprawa, dla mnie świadcząca przede wszystkim o tym, że Jarosław Kaczyński już nie jest taki mocny, jak był, nie wiem, 15 lat temu i to już jest inna sytuacja. Pamiętasz, jak błyskawicznie załatwił sprawę z Ligą Polskich Rodzin czy z Samoobroną. Jak wspaniale się pozbył błyskawicznie Jarosława Gowina w tej kadencji ostatniej. Także to są naprawdę ciekawe rzeczy. No a także ten obóz Zjednoczonej Prawicy jest osłabiony, tym bardziej, że ten potencjalny koalicjant, do którego zarówno Ziobro, jak i Kaczyński bardzo się zalecają, czyli Konfederacja, też jest w stanie rozpadu. To znaczy Konfederacja jest degeneracją, pominę inne aspekty, ale tak organizacyjnie, również dlatego, że tam już powstały cztery małe ugrupowania w tym jednym i dalej erozja postępuje, to znaczy to, że my mamy, patrząc z zewnątrz, takie przekonanie, że to jest jakiś wspólny front, silny, zjednoczony, to nie jest prawda, tam jest więcej konfliktów niż członków tych wszystkich ugrupowań czterech, które w tej chwili tam działają. Także to nie jest też stabilny, ewentualny koalicjant. No a z drugiej strony opozycja po tych 7 latach, 7,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli coś się łączy i jednoczy, to niechęć do robienia czegokolwiek z prawem i sprawiedliwością. Mówiłaś, że rok temu było ciekawiej, no bo jeszcze się można było zastanawiać, co zrobi Szymon Hołownia i co będzie z Platformą, no ale przyjechał Donald Tusk, przyjechał ratować Platformę z jednej strony, no bo ona już była po prostu poza grą tak naprawdę, ale moim zdaniem Donald Tusk przyjechał przede wszystkim dlatego, że nie chcę, żeby to jakoś bardzo górnolotnie zabrzmiało, ale przyjechał ratować pozycję Polski w Unii Europejskiej, to znaczy chciał, żeby Polska jednak została krajem tutaj w tej wspólnocie i wiedział, że to jest najważniejszy cel, tym bardziej, że doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I ja nie wiem, znaczy Tusk na pewno chce w tej chwili wygrać wybory, chce, żeby opozycja je wygrała. Dlatego tak bardzo zachęca do jednej listy i tutaj jako socjolożka dużo lepiej ode mnie wiesz, jak te wszystkie donty działają i że po prostu faktycznie w tym systemie wyborczym, który mamy, gdyby taka jedna lista powstała, no to byłaby to jakaś ważna szansa. No ale z drugiej strony no to jest też ciekawe, że Tusk ma bardzo duży elektorat negatywny w obrębie opozycji również. I wiadomo, że Szymon Hołownia nie będzie chciał z Tuskiem łączyć sił. Pytanie, czy będzie chciał łączyć siły z Rafałem Trzaskowskim. I to jest takie pytanie, które mnie bardzo zastanawia, bo się pojawiają takie głosy, że być może nastąpi jakieś pęknięcie w łonie samej Platformy. Czyli zamiast, żeby realizować te postulaty Tuska, to się jeszcze bardziej wszystko rozdrobni. Te sojusze są dosyć trudne do wyobrażenia sobie, no bo co z lewicą, czy z kim ona będzie się wtedy łączyć. Ludowcy tworzą jakąś swoją grupkę. I to jest takie wszystko w tej chwili moim zdaniem jeszcze na etapie negocjacji, ale tu trzeba zdecydowanie przyspieszyć, bo no PiS właściwie od tego Sochaczewa oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. No i pytanie, wiesz, co będzie, co zrobi opozycja? Sochaczewa. Myślę, że tutaj, wiesz, raczej rozpoczęli antykampanię i ta historia no też na pewno z nimi zostanie, bo to, co widzimy, to, że ta teflonowa powłoka już jest bardzo mocno nadwątlona i coraz więcej tutaj takich rzeczy na jaw wychodzi. Także ja nie wiem, co jest szklanym sufitem Donalda Tuska. Ja myślę, że on ma trochę inny cel w tym wszystkim
niż Jarosław Kaczyński. No bo Jarosław Kaczyński chce utrzymać władzę i to jest priorytet tego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Tusk gra o więcej, to znaczy Tusk gra nie tylko o Polskę, ale przede wszystkim gra o Polskę w Europie i to Polskę godnie w tej Europie reprezentowaną i Polskę z godną pozycją w Europie, czyli on ma dużo wyższą stawkę tak naprawdę. Wiesz, możliwe, tak, możliwe, oczywiście ja się z tym zgadzam, chociaż muszę powiedzieć, że a propos tego szklanego sufitu, to jest chyba trochę tak, jak ty powiedziałaś na początku, to znaczy, że jeśli jest jakiś szklany sufit nad głową Donalda Tuska, to jest on sam, to tak jak wiesz, w tych różnych takich coachowych czy coacherskich historiach, gdzie dowiadujesz się, że jeżeli ktoś ci może podstawić nogę, to tylko ty sama. I to jest dokładnie to, co myślę. Ja myślę, że my też nie doceniamy w wielkiej mierze, często nie doceniamy tego, jak dalece negatywny elektorat ma Donald Tusk. Nie mówię, że z tym nie można wygrać wyborów, bo można, czego dowodem najlepszym Jarosław Kaczyński. Można, ale to jest i jest mnóstwo osób, które do dzisiaj biorą bardzo osobiście pewne aspekty rządów Platformy, tak bardzo osobiście, że są w stanie właśnie przełknąć PiS. Przypuszczam, że to są różne grupy ludzi, którzy na przykład, no właśnie, to jest to słynne poczucie wykluczenia, przy czym ja jestem zawsze jak najdalsza od używania takich łatwych dystynkcji, że tu przegrani, tu wygrani transformacji, nie znoszę tego, uważam, że to jest łatwizna, ale chodzi o poczucie bycia wykluczonym, a niekoniecznie o to, czy jest się naprawdę wykluczonym. To wcale nie chodzi o to, że ktoś jest biedniejszy albo gorzej wykształcony, tylko że czuje, że w tamtym układzie nie było dla niego miejsca. To jest kwestia uczuć, percepcji, a nie faktów bardzo często. No i tutaj w tym sensie Donald Tusk ma trudno. On ma trudno. W tym sensie on pewnie będzie musiał się bardzo układać z Rafałem Trzaskowskim. Bo no tutaj właśnie, co ty myślisz o tym sojuszu Hołownia-Trzaskowski? Wierzysz, że coś takiego mogłoby się wydarzyć? Wiesz, mnie się wydaje, że to jest też bardzo dobrze przemyślane, to znaczy jeśli to rzeczywiście jest tak, że Platforma Obywatelska przede wszystkim prowadzi w wielkich miastach, a Polska 2050 właśnie w tych średnich miastach, no to oni się jak najbardziej powinni ze sobą sprzymierzyć. To jest jakby dla mnie pewne, to wynika po prostu z badań teraz z tych różnych sondaży, które oglądamy, prawda, wygląda, że oni w ogóle powinni myśleć o jakiejś wspólnej liście. Tak patrzę na te trendy, miesiąc za miesiącem wygląda to tak samo, teraz już po rozpoczęciu wojny, to znaczy, że PiS liczył na ten efekt flagi, ale go nie ma, jest tylko tyle, że prowadzi w sondażach. No dobrze, no to prowadzi, ale właściwie z tych wszystkich sondaży wynika, że jakaś koalicja opozycji odebrałaby Kaczyńskiemu władzę, nawet gdyby wygrał wybory, więc to wydaje mi się, że oni to będą bardzo, bardzo poważnie brali pod uwagę, bo inaczej będzie jak z tym słynnym memem, gdzie Tusk jest na okładce Newsweeka, tylko już taki mocno postarzony o 30 kolejnych lat. Więc myślę, że oni to bardzo na poważnie biorą. No ale powiedz, kto będzie niósł sztandar wtedy, bo to chyba trochę też o to chodzi. Czy to będzie Szymon Hołownia najważniejszy, czy Donald Tusk, czy Rafał Trzaskowski, kto to będzie szefem? To jest cały czas taka testosteronowa rozgrywka, kolejna w polskiej polityce. Dokładnie, i na lewicy, prawda, mnóstwo równości kobiet, a prowadzą sami te noże, a tutaj też sami te noże. Tak, to może być rzeczywiście dojmujące, muszę powiedzieć. I ten szklany sufit, o którym ktoś z Państwa napisał, to chyba jest bardziej nad głowami kobiet w polityce, a nie nad głową Donalda Tuska. No nic, zadam Ci kolejne pytanie. Pozwolisz? Jasne. Teraz posłuchaj, odpłyniemy w troszeczkę inne rejony, bo miałyśmy bardzo dużo rozmowy o polityce, a było tutaj też takie pytanie bardzo fajne. Co oglądałyście ostatnio? Trochę mówiłyśmy o tym, co ostatnio czytałyśmy, ale to też możesz powiedzieć, bo przez tydzień to już u ciebie się na pewno zmieniło, już na pewno coś nowego. Ale też powiedz, co oglądałaś ostatnio, co byś poleciła? Nic nie oglądałam. Po prostu jestem kompletnie... Słuchaj, w ogóle co ty robisz?
Nic. Też, co gorsza, nic nowego nie przeczytałam, bo wczoraj prowadziłam w Krakowie spotkanie z Olgą Tokarczuk, więc tkwiłam po uszy w empuzjonie. To cudownie. Po tym, jak już go skończyłam czytać, bo tydzień temu rozmawiałyśmy, to jeszcze go nie miałam do końca przeczytanego. Nie mogę, nie chcę nic spoilerować, ale to się świetnie czyta. To jest bardzo zaskakująca powieść i serdecznie polecam lekturę, tym bardziej, że to jest taka powieść, która w takim ładunku klasycznej powieści jednocześnie przekazuje prawdy nieoczywiste. Ona jest o wychodzeniu poza takie proste opozycje, binarne podziały, jakieś takie rozłączne alternatywy. Także to bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam. Oprócz tego w zeszłym tygodniu również, czy w tym poprzednim tygodniu, bo spotkanie z Olgą Tokarczuk było wczoraj, natomiast w zeszłym tygodniu brałam udział w obradach kapituły konkursu Literacka Podróż Hestii. To jest konkurs na najlepsze książki polskie z kategorii fiction dla młodzieży, młodszej młodzieży i starszej młodzieży. I wybraliśmy 5 książek, które naszym zdaniem zasługują na bardzo szczególną uwagę. Spośród nich będziemy na jesieni wyłaniać książkę laureatkę, ale tych 5 pozycji to są takie książki, które uważam, że naprawdę otwarcie, z pełnym przekonaniem polecam i uważam, że naprawdę, jeżeli rodzice chcą, żeby ich dzieci czytały, to jest sporo fajnych polskich książek, takich z misją i z mądrych. Pójść do księgarni i co kupić? Już mówię tutaj, żebym tylko właśnie o niczym nie zapomniała, to sobie otwieram notatki. Nominowaliśmy, tak, po pierwsze Saszy Hady, to jest pseudonim Aleksandry Motyki, książkę zatytułowaną Zefiryna i Księga Uroków. I Zefiryna jest super, to jest książka, która przenosi nas w inną rzeczywistość. Ona jest fantasy, ale ma genialną bohaterkę, to znaczy Zefiryna jest dzielna, jest fajna, no jest taką bardzo wzmacniającą czytelniczki młode bohaterką. Po drugie, świetna książka Roxany Jędrzejewskiej Wróbel zatytułowana Stan splątania i to jest książka, w której bardzo dobrze widać świat, w którym nasze dzieci żyją. To jest książka o grupce ósmoklasistów, którzy, żeby dorobić punktów do egzaminu ósmoklasisty, muszą też odbyć działania w ramach wolontariatu i trafiają do domu spokojnej starości. I tam nawiązują z osobami o wiele, wiele, wiele od siebie starszymi relacje, niezwykłej. To jest bardzo mądra, bardzo fajna książka, pełna takiej niezwykłej wrażliwości. Kolejna książka jest śmieszna, to jest książka Marcina Przewoźniaka zatytułowana Zabójcze pierogi mama w occie. I to jest kryminał. Jak moje pierogi. Tak, i to jest kryminał, i to jest, tam są wszystko, tam jest media, są dziwne dyskusje o feminatywach, są różne kompleksy wieku dojrzewania, ale jak się okazuje również wieku dojrzałego całkiem też są kompleksy, no i jest intryga jak najbardziej kryminalna, także to wciąga. Kolejna książka to jest książka Już Katarzyny Wasilkowskiej, taka książka no, o tym, co jest bolączką współczesności, czyli o takiej sytuacji, w której dziecko uzależnia się od świata wirtualnego i przestaje żyć w tym świecie tu i teraz, tylko funkcjonuje bardziej tam. I to jest taki opis od wewnątrz tej sytuacji, też niezwykły i bardzo, bardzo ciekawy dla wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni. To jest książka bardzo ważna. No i na koniec książka Agnieszki Wolny-Hamkało zatytułowana Po śladach. I to jest świetna książka, to Po śladach.
Bo niby to jest historia o zaginionej dziewczynie, której dwóch przyjaciół szuka, ale tam jest właściwie to wszystko, co jest takie ważne i co się pojawia też w naszych rozmowach często. Tam jest problem ekologiczny mocno zarysowany, problem bezradności, problem takiego próbowania podejmowania kolejnych działań na rzecz poprawy sytuacji. Tam jest dużo o samotności. To jest niezwykle mądra i bardzo wzruszająca książka. No i ta piątka to polecam po prostu z czystym sercem, bo to są książki świetne i one też w bardzo różne sposoby mówią o sprawach niezwykle aktualnych oraz o tym, myślę, że dobrze trafiają w ten moment, kiedy człowiek ma 12, 13, może 14 czy 15 lat i tak bardzo chce się o sobie więcej dowiedzieć i o świecie, w którym żyje, o tym, jak ten świat na niego oddziałuje. To jest grupa niezwykłych bohaterek i bohaterów, także ja mam takie rekomendacje, myślę, że to fajnie, że akurat na wakacje właśnie ta piątka literackiej podróży Hestii jest ogłoszona, bo to jest kilka świetnych dni czytania i myślę, że no trudno jakieś lepsze rzeczy na wakacje niż dobra książka. A ty tak. Co czytałaś ostatnio, a może coś obejrzałaś? Posłuchaj, bardzo jest mi, wstyd mi się przyznać, ale ja właściwie przestałam cokolwiek oglądać. To jak ja widzisz się z głową. Próbą moją na jednej z platform streamingowych było, żeby obejrzeć Sługę Narodu z Zełenskim. Chciałam zobaczyć, bo to też jest, ten serial był częścią jego kampanii wyborczej, więc on jest jakoś pikantny w takim sensie jego drogi, oglądania jego drogi, a też paradoksalny w sensie tego, jak on dorósł do tej swojej roli, to też jest wielki, wielki zabawiacz. O. Tak jak wielu polityków też po innej zupełnie stronie, to znaczy New York Times ostatnio go porównywał z Trumpem, że to są wielcy bawiący, wielcy politycy, którzy oferują bardzo dużo rozrywki. No, Zełenski znaczy, ja bym jednak Trumpa porównywała bardziej z Berlusconim chyba. Tak, bo to jest ten sam jak styl medialny z magnatem medialnym. Absolutnie, to jest ten sam styl, natomiast tutaj chodziło o to, że może być, że rozrywki może używać pozytywny bohater albo negatywny bohater i to jest właśnie, ten Zełenski był tutaj jako pozytywny bohater, no ale jakoś nie mogłam, to znaczy to jednak jest bardzo, bardzo kampanijny serial, właściwie wyczerpuje się cały pomysł w pierwszym odcinku, więc ja też zrezygnowałam, natomiast sporo czytam i jakoś tak takiej literatury też staram się trochę lepiej poznać polską literaturę rozrywkową, o której mam bardzo małą wiedzę. Pomyślałam sobie, że chyba czas się dowiedzieć. Na przykład, jeśli Remigiusz Mróz to najlepiej sprzedający się polski pisarz, to niechże ja wreszcie przeczytam chociaż jedną książkę. No przeczytałam z marnym skutkiem, muszę powiedzieć, ale chyba nie jestem w targecie, jak to mówią. Nie jest to nic nadzwyczajnego, wątki są powtórzone z wielu innych książek i tak na końcu muszę powiedzieć, no następnej nie kupię, ale dobrze, że nadrobiłam, dobrze, że też tyle tych książek dla dzieci poleciłaś. Ja to generalnie rzecz biorąc polecę Zwiadowców Johna Flanagana, jak chodzi o te dziecięce książki albo raczej dziecięce sagi, bo raz, że widzę, jak moje starsze dziecko, mój starszy syn połyka jedną za drugą, czasem na jedno posiedzenie, pół książki, więc to jest naprawdę niesamowicie dla niego ciekawe. Dwa, to jednak jest też tak, że ja sobie trochę z nim posłuchałam audiobooka zrobionego z tej książki i ona jest rzeczywiście bardzo ciekawa. A jak chodzi o te wzmacniania elementów kobiecych, to muszę ci powiedzieć, nawet się może trochę śmieje ze mnie mój starszy syn, mówi zawsze jak wchodzisz, to akurat jest wątek feministyczny, ale jakoś tak, jak trochę tego słuchałam, to pomyślałam sobie, że to jest ciekawa książka, bo ona przyznaje zarówno mężczyznom, jak i kobietom wszelkie możliwości bycia rycerzami, bohaterami, bohaterkami to była na pewno dla nas bardzo fajna przygoda, ten Flanagan. No dobrze. Sagi jeszcze, chociaż w Polsce, nie wiem, czy wiesz, też powstają sagi dla dzieci. W ogóle
mam to na świeżo, w Polsce powstaje bardzo dużo literatury dla dzieci i młodzieży i to jest bardzo dobry znak. W większości te książki są przepięknie wydane, to też trzeba podkreślić. One mają świetne ilustracje, mają naprawdę bardzo, bardzo pieczołowitą redakcję. No to są takie, takie naprawdę dobrze dopracowane rzeczy, także jest po co sięgać. No i też oczywiście polskie wydawnictwa wydają, tak jak mówisz, zagranicznych różnych autorów i tych tłumaczeń też jest sporo. Także... Ale fajnie, że jest ich teraz coraz więcej. Już nie tylko Kazdepkę, chociaż ja uwielbiam Kazdepkę, uważam, że to świetny pisarz i napisał doskonałe książki, a niektóre z nich znamy na pamięć u nas z dzieciakami. Ale cieszę się, że już nie tylko on i że to jest teraz naprawdę tak, że to jest, tak jak opowiadasz, że to jest cała, wielka, powiększająca się nisza, już niedługo nie nisza. Nie, bo w ogóle badania pokazują, że akurat właśnie ta grupa nastolatków, jeżeli chodzi, bo mamy problem z czytelnictwem w Polsce w ogóle, no to wiadomo, natomiast jeżeli chodzi o tę grupę, to tutaj krzywa rośnie, oni coraz więcej czytają i to jest super dobra informacja. No właśnie, bo te ostatnie targi książki, prawda, na które po prostu przyszło jakieś, przepraszam, tabuny ludzi i to w dodatku ludzi 15+. I wtedy, i to jest też taka lekcja pokory trochę dla osób, które zwykle zrzędzą, że tak, młodzi ludzie w Polsce nic nie czytają, ale potem się okazuje, że tak, czytają, tylko wyszukują sobie swoje lektury poza kanonem. To jest inny temat zupełnie, jak budować wspólne społeczeństwo, w którym ludzie się rozumieją, ale czytają już zupełnie różne rzeczy i coraz trudniej jest powiedzieć, jaki jest kanon, ale niezależnie od tego. Fajnie, to fajnie, że tak jest. No, że widzisz, no. Mam jakąś pozytywną rzecz do powiedzenia. No mam jeszcze tak dokładnie coś pozytywnego dla Was na koniec. Tutaj Ola Sawa nam przypomina, że w kulturze liberalnej jest taki cudowny dział KL dzieciom i kultura liberalna także się dziecięcymi sprawami i lekturami zajmuje i to polecamy, bo to też są sprawdzone rzeczy, przeczytane i przemyślane. I gdyby Państwo szukali jeszcze inspiracji dla swoich czytających nastolatków to i dzieci, młodszych też, to na pewno właśnie tutaj u nas też Państwo pewne rekomendacje znajdą. Tak, czytać KL dzieciom, czytać. Proszę Państwa, bardzo, bardzo Wam dziękujemy dzisiaj za uwagę, za to, że byliście z nami, dzieliliście się z nami swoimi komentarzami, a nawet parę osób nam napisało, co właśnie czytaj, co ogląda. Aleksandra Sowa wyciągała to tutaj na dół do komentarzy w naszym nagraniu wideo. W nagraniu audio nie będzie tego widać, ale bardzo, bardzo dziękujemy za to. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I co jeszcze mi pozostaje powiedzieć? No pozostaje mi zaprosić. Jutro jest Boże Ciało, więc Jarosław Kujisz będzie rozmawiał w swoim podcaście o religii z Hubertem Czyżewskim i z profesorem Stanisławem Obirkiem. A w piątek niezawodnie zaprasza Państwa do siebie Jakub Bodziony na swoje rozmowy o polityce zagranicznej. Także bardzo, bardzo serdecznie tam Państwa zapraszamy. Zapraszamy do dawania nam łapek w górę, subskrybowania naszego kanału, a także wchodzenia na patronite.pl, bo tam można nas wesprzeć i o to też bardzo prosimy i za to też jesteśmy zawsze bardzo wdzięczne. I serdecznie dziękujemy i się żegnamy. Cześć, i dobrego długiego weekendu Państwu życzymy. O tak.